chcieliśmy, żeby to był film prawdziwy, żeby to był film słodko-gorzki. No i chyba taki wyszedł, a odbiór kibiców ludzi no, też jest dla nas bardzo ważny, no bo Mirek jest symbolem Poznania i chcieliśmy zrobić co w naszej mocy, żeby dobrze go opisać, oddać. Na pewno pierwszy raz widziałem ostatni ten film. Łyska ruszyła lekko, ale niestety, ale teraz dam na spokój, jak człowiek się siądzie obejrzeć, to może nasze te chwile były piękne, ale po prostu też dużo po prostu pracy w tym trzeba było też włożyć, no, bo niestety to nie dało tego jednego ujęcia, znaczy od razu zrobić, no, trzeba było powtarzać się, bo naprawdę dużo spacerów, no, po prostu trochę kilometrów narobiliśmy. W szczególności ta podróż do Aten, bo wzruszyła, gdzie to przyjęcie tych kibiców greckich było naprawdę niezwykłe. Oni go naprawdę kochali, a Mirka można kochać, patrząc na to, jak on się zachowuje, a przede wszystkim jak gra. Może nie przede wszystkim, jak gra i jak się zachowuje, bo jest fantastyczny człowiek. Byłem bardzo zaskoczony właśnie z wiedzą, właśnie jak pojechaliśmy do Grecji, nie? Bo do tego tam jak na filmie wspomniane, że po prostu i na lotnisku, i tak samo i w traktówkę, jak siadaliśmy, musieliśmy jako dojechać gdzieś tam na miejsce i po prostu nie wierzyli w to, że po prostu w tej traktówce. Bo też minęło ponad 30 lat, no, także jest to miłe. No, to, no, tak samo w Hamburgu, jak byłem tak samo przyjmowany tam przez działaczy, tak samo bardzo mili dla mnie. Mi się wydaje, że prawdę powiedziałem, po prostu nie żałuję tego, co robiłem w życiu, nie po prostu na pewno inaczej by było, jakby się człowiek wrócił do tego, ale nie żałuję tego, co zrobiłem.